I can't believe. Od 9 września 2014 roku możemy podziwiać kunszt aktorski Keanu Reevesa w filmie John Wick. Wcielił się on wówczas w postać hitmana, który z miłości do swojej żony wycofał się z profesji i chciał wieść normalne, spokojne, rodzinne życie. Jednak życie, jak to mówią, jest nieprzewidywalne i na skutek okoliczności, jakie zaistniały w pierwszej części, John zmuszony został ponownie stać się tym, kim był przed laty. Druga część, która premierę miała w 2017 roku, wyjaśnia nam, w jaki sposób John mógł opuścić szeregi elitarnych asasynów, lecz w części drugiej przyszłość upomina się o niego i tu moja rada, jeśli z jakiegoś powodu nie mieliście okazji obejrzeć dwóch części pierwszych, to natychmiast proszę o nadrobienie zaległości, bo jest to niezbędne, by czerpać prawdziwą przyjemność z oglądania tego filmu. Gdyż najnowsza część jest bezpośrednią kontynuacją części poprzednich, które wciskają w fotel. Dwie poprzednie części cechowały się dość dużą brutalnością, świetnymi scenami walki oraz niesamowitym klimatem. A jak jest w najnowszej odsłonie? Czy przerosła poprzednie? Bo muszę przyznać, że mój hype na ten film był ogromny, a oczekiwania wielkie. Więc jak jest? Oczywiście bardzo dobrze. Nie świetnie, ale bardzo dobrze. Keanu jest jak zwykle w roli Johna świetny. Jest taki jak ma być. Stonowany, opanowany. Ale nie tylko on tutaj ma świetną rolę, ale o tym za chwilkę. Ogólnie film zaczyna się od końcówki części drugiej, kiedy to na Johna zostaje nałożone ekskomunikado. Chwilę później widzimy, jak stara się on przetrwać na ulicy, kiedy to każdy z asasynów stara się go zabić. Gdyż jak wiemy, z ostatniej części za jego głowę jest wystawiona nagroda, 14 milionów dolarów. I rośnie. Sceny walk w tej odsłonie są świetne. Krytycy wspominali o bardzo dużej brutalności w tym filmie. I fakt, są sceny bardzo brutalne, na przykład zabójstwa w księgarni przy użyciu książki zaraz na samym początku filmu, ale moim zdaniem ten level brutalności jest przez pierwsze 30 minut, a później zostaje stonowany do tego, co poznaliśmy w poprzednich osłonach. Wiedziałem, że Mark Dacascos pojawi się w filmie. Jest to aktor lat 90., którego w dużej mierze możecie pamiętać z serialu Kruk lub filmu Braterstwo Wilków. Wciela się on tu w mistrza ninjitsu, chyba gdyż dowodzi on grupą zabójców o właśnie takich zdolnościach. Film ten ma również otoczkę z dużą dozą humoru i właśnie z Markiem w roli głównej. Kiedy on i Keanu, czyli John, pojawiają się na ekranie, dochodzi do śmiesznych wymian zdań i niecodziennych sytuacji. Kilka razy dzięki temu duetowi cała sala śmiała się bardzo głośno. Mark pojawia się na ekranie nie tak długo, jakbym tego oczekiwał, ale miło było go zobaczyć w dobrej kondycji po tak długim czasie nieobecności na ekranie. Ale żeby nie było, jest też słaba część, jeśli chodzi o aktorów. Miałem obawy co do Halle Berry, krytycy chwalili ją, a ja w kinie podczas seansu odniosłem wrażenie, że wszystkie sceny walki z nią były strasznie mozolne i wyglądały jak wyreżyserowane. Dla porównania, kiedy John był w środku akcji, wyglądało to bardzo realistycznie. Halle rzuca czasami żartami, które nie są zbyt śmieszne, miałem wrażenie, że twórcy chcieli zrobić damski odpowiednik Johna, ale słabo im to wyszło. Dobrze, że na ekranie ma tylko małą rolę. Cała reszta bohaterów pobocznych ma małe role, w sumie są tylko przebłyskiem wypoczynku pomiędzy ostrymi scenami walki. Fajną rzeczą jest to, że wnikamy bardziej w życie Johna, dowiadujemy się skąd jest, kim jest i jak naprawdę ma na imię. I uwierzcie mi, jest to super. Jest naprawdę bardzo fajnie poznać troszkę przeszłości Johna, bo ja zawsze się zastanawiałem, skąd się wziął i kto go wyszkolił. W filmie nieoczekiwania pojawia się zły charakter, a raczej zła, bo jest to kobieta, która została przysłana przez centralę do hotelu Continental, by lustrować Winstona, menadżera hotelu. I nie tylko, ale jakie są jej motywacje, zostaje wam do sprawdzenia, bo nie chcę wprowadzać spoilerów. A mam w planach tydzień po opublikowaniu tego materiału zrobić materiał o trzech częściach tego filmu. Muszę przyznać, że to co kuło mnie w oczy, to wygenerowany przez komputer świat pustyni, słuchajcie. Wyglądała mało realnie, ale dobrze, że jest jej tylko parę minut, więc potrafiłem o tym zapomnieć. Jest motyw walki w sali z lustrami, która jest naprawdę widowiskowa i tak się zastanawiam, czy to nie jest inspirowane walką końcową z Wejścia Smoka? Jeśli tak, to miły ukłon w stronę wszystkich kinomanów. Końcówka filmu usilnie wskazuje na kolejną część, ale czy to się stanie, okaże się w przyszłości. Czy polecam ten film? Tak. Czy jest dobry? Tak. Czy warto iść? O tak, ale moim zdaniem niekwestionowanym liderem spośród
trzech części jest jak dla mnie część pierwsza, ale może się to zmienić, bo końcówka filmu dla Johna jest bardzo osobista. Pewni ludzie zrobili coś, czego nie powinni zrobić i to nam daje nadzieję na kolejną bardzo osobistą odsłonę. Wszystko w tym filmie gra, począwszy od historii, fajnie się łączy z częścią drugą, świetne sceny walki i mnóstwo przemocy. To wszystko, czego oczekiwałem po tym filmie, a dostałem w 100%. I tak jak zwykle z tego miejsca zachęcam Was do podzielenia się w komentarzach pod filmem Waszymi wrażeniami z tego filmu. Jeśli materiał się podobał, zalajkuj, udostępnij film i subskrybuj wraz z naciśnięciem dzwonka, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, by nie ominęły Cię moje najnowsze aktywności. To tyle. Trzymajcie się, strzała.